leży na cmentarzu niemieckim. Ładnie mi jest ci się mówić. Bardzo ładnie. To bardzo ładnie opowiadam, ale tak. W tych czasach bym tego nie powiedział, bo człowiek nie wiedział, co się dzieje na tym świecie. Przyszedł gestapowiec za Grażyna bez zdania racji na gestapo, więc on nie wrócił. I nie tylko Żydów. A Żydów nie ma mowy. Kogo zabrali, więc nie prosili. A jeśli chodzi o Polaków, to prawie było to samo. Albo zabili go, albo posłali go do więzienia, co stoi obok. I tam noc była egzekucja. Polaków, noc. Strzelali mnie gdzie tu koło poczty. Szedł Żyd, nagle wyjął rewolwer za szereg. Oni za nic nie odpowiadali.